Cześć, ja nazywam się Mikołaj Lech, jestem rzecznikiem patentowym. Nadszedł czas, abym zmierzył się z 5. mitem o prawnej ochronie marki. Przyjęło się, że rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest bardzo droga. Na tyle droga, że stać na to tylko największe firmy. No to oczywiście mit. Wysokość tych opłat urzędowych zależy od takich dwóch rzeczy. Po pierwsze, od tego, czy ochrona Twojej nazwy ma objąć tylko Polskę, czy szerzej całą Unię Europejską. No a po drugie, od tego, ile wskażesz klas towarowych w zgłoszeniu. Te klasy to coś na kształt klasyfikacji PKD. W klasach uszeregowane są towary i usługi, na których pod tą marką zarabiasz. Przykładowo, jeżeli prowadzisz sklep internetowy, restaurację, ewentualnie firmę transportową, to w tych trzech branżach najpewniej zmieścisz się tylko w jednej klasie. W takim przypadku za rejestrację znaku krajowego w Polsce zapłacisz 890 zł, a unijnego 850 euro. I uwaga, to są wszystkie opłaty na 10 lat. Pobawmy się jednak tymi liczbami. 890 zł za 10-letnią ochronę w Polsce to daje nam 89 zł rocznie i niecałe 8 zł miesięcznie. Przygotowując się do tego nagrania, sprawdziłem, że obecnie średnia wysokość ubezpieczenia OC za samochód to 846 zł za rok. Czyli zobacz, roczna ochrona marki w Polskim Urzędzie Patentowym jest 10 razy tańsza od ubezpieczenia przeciętnego samochodu. Za rejestrację na całą Unię Europejską naturalnie zapłacisz więcej, ale tylko pozornie. W końcu w tej procedurze uzyskujesz ochronę na prawie 30 krajów. Mi z prostych wyliczeń wyszło, że średniomiesięczna ochrona marki w pojedynczym kraju wyniesie, uwaga, złoty 20. Oczywiście bawię się, żongluję teraz tymi opłatami. Ich naturalnie nie da się rozłożyć na równe miesięczne raty, tylko trzeba wszystko z góry zapłacić już na początku procedury. Do tego trzeba doliczyć honorarium rzecznika patentowego, jeżeli korzystasz z jego pomocy prawnej. Cały czas jednak obracamy się w kwotach, które są śmiesznie niskie dla przeciętnego przedsiębiorcy. Z mojej praktyki wynika, że znaki towarowe rejestrują te osoby, które rozumieją, jak genialnie chroni to ich markę. Ludzie zazwyczaj zastrzegają swoje nazwy i w poczuciu bezpieczeństwa skupiają się na rozwijaniu swojego biznesu. To bardzo często zmienia wręcz zasady gry na rynku. Taka rejestracja pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów, a spory o prawa do marek potrafią ciągnąć się latami, co niestety kosztuje kilkanaście razy więcej niż sama rejestracja znaku. Jeżeli myślisz o zastrzeżeniu nazwy bądź logo swojej firmy, to odezwij się do mnie. Za darmo wyliczę Ci, z jaką inwestycją musisz się liczyć przy ochronie na Polskę, Unię Europejską bądź na wybraną wiązkę krajów.